Ja mam 95 lat, więc możecie sobie obliczyć, no, ile rzeczy, że tak powiem, widziałam i przeżyłam razem tutaj. I dlatego harcerstwo jest mi bardzo bliskie, bo bardzo łatwo się dogadujemy wspólnie. Bo każdy, ci co przychodzą, to są ludzie, którzy chcą coś robić. To nie są ludzie tylko, którzy sobie siedzą i czekają, żeby im dano coś dobrego, tylko że sami chcą coś wynieść w życie. No i ten. I myślę, że u was to też jest taka sama gromada, zresztą ty z harcerstwa to wiesz, jak to wygląda, prawda? Więc, a myślę, że w tej chwili w Polsce jest bardzo, ale to bardzo potrzebne właśnie, żeby no tak, tacy jak wy właśnie, młodzi ludzie, wzięli, że tak powiem, w swoje ręce no, całe życie, sposób życia. Bo przecież takie dziwne rzeczy się dzieją w tej chwili, że trudno sobie wyobrazić. No ale ten, ale ja myślę, że wybrniemy jakoś z tego wszystkiego. Jak wy się weźmiecie do roboty, to ho, ho, ho. Tutaj jeden chce iść do seminarium, Michał, którego uczyła pani córka matematyki. Tak, matematyki, tak. Tak, gimnazjum. Ja mam córkę matematyczkę i wnuczkę matematyczkę. Ale pani sama matematyczką nie jest. Słucham? Pani sama nie ma wykształcenia matematycznego. Nie. Znaczy, ja po maturę zdałam w czasie wojny, na kompletach. Potem w czasie wojny już zaczęłam studiować psychologię, to były na komplecikach, tylko była możliwość taka. No, po wojnie mogłam właściwie od razu pójść na drugi czy trzeci rok psychologii, ale nie poszłam. No bo zaczęłam, przepraszam, dzieci rodzić, więc miałam dostatecznie dużo roboty przy własnych dzieciach. Pani też przez pewien czas była w Niemczech właśnie, prawda? Po flagu, tak? Słucham? Pani była w Niemczech przez pewien czas też. No byłam. Pani opowie. W Niemczech to byłam po powstaniu. W czasie powstania miałam swój przydział harcerski zresztą. Miałam być w Śródmieściu i miałam się, ta grupa, do której ja należałam, miała się zajmować ludnością cywilną. Bo no wiadomo było, że na pewno będzie bałagan, będą trudności, ludzie nie będą wiedzieli, co mają ze sobą zrobić. Ale jak ja przyszłam na ten punkt zborny, to nikogo nie było. Nie miałam żadnego tam dowódcy, nikogo. I trafiłam wtedy do całkiem do innej grupy, która też nie mogła się pozbierać, bo idzie mnóstwo młodzieży nie mogło trafić do swoich punktów. Nie było jak możliwości dojechania, nie było komunikacji. No, na ulicach był bałagan. Już zaczynały się no, trupy. Ludzie leżący, nie żyjący na ziemi, prawda? Więc no, trudne były warunki bardzo na wszystkie strony. I ja trafiłam wtedy do takiego plutonu, który się, no potem wam pokażę, bo to jest też jeszcze książka cała. Więc
Czyli nie byłam wśród swoich w czasie powstania, tylko jeszcze w innej grupie. No szczęśliwie raz tylko dostałam trochę w żebra, mi takie odłamki wpadły, więc wtedy pamiętam, że chłopcy, bo towarzysze niedoli w tego oddziału postanowili, że nie, zaprowadzili mnie przede wszystkim do lekarza. Lekarz mi wyjął te odłamki spod żebra, no i powiedział, że muszę ze 2-3 dni poleżeć spokojnie. Wtedy mnie umieszczono w piwnicy w Alejach widzicie, jak mi czasami brakuje słów. Ujazdowskich czy jerozolimskich? No więc w każdym razie umieścili mnie w piwnicy, żebym tam te 2-3 dni poleżała spokojnie. No i rzeczywiście, że potem mi przeszło i Niemcy tam nie trafili, więc wszystko było w porządku. Ja z tymi żołnierzami z tego batalionu, to potem utrzymywałam jeszcze kontakt. Jeszcze potem, jak w Niemczech byłam, to przyjechali tam do mnie. No więc, Boże, a takich jak ja było mnóstwo. To znaczy tych, którzy do czegoś należeli, coś mieli robić, ale był taki, no trudno powiedzieć inaczej, swego rodzaju bałagan. Trudno było trafić do swoich jednostek, do swoich oddziałów. Głównie to byli ludzie, przepraszam, w waszym wieku. Prawda, więc wy przeciętnie ile macie, około 20. Tak. A pani jest słynny rocznik 20. Pokolenie Kolumba, prawda? Tak. Jeszcze mam pytanie, ile pani miała lat, kiedy się zaczęła wojna? No jak się zaczęła, 17. 17? Tak. No i potem... Ale wiecie, wtedy były jakieś takie zupełnie inne warunki, bo lata 30. i 20. w Polsce to była euforia, że nareszcie jesteśmy wolni, że mamy swój kraj, że możemy robić co chcemy. I myśmy byli, bo ja wtedy, prawda, byłam młodym człowiekiem, który był wychowywany przez rodziców, przez szkołę, przez kościół i wszyscy wychowywali w tę samą stronę. To znaczy, dzisiaj się mówi, jesteś tego warta, a wtedy się mówiło, popatrz na lewo i na prawo, co możesz dobrego zrobić dla swojej ojczyzny. I to nie były wtedy wielkie słowa. Po prostu rzeczywiście młodzież no marzyła o tym, żeby zrobić jak najwięcej dla swojego kraju, który no nareszcie powstał. I w związku z tym, no ja należałam jeszcze do harcerstwa już wtedy i młodzież była zdecydowana w 1938-1939 roku, już się przygotowywała do wojny. Właśnie w tych organizacjach, bo no czuło się, no nie wiem co powiedzieć, ale Niemcy przecież już były silnym państwem. Hitler rządził. Polska dopiero powstała, więc była w ogóle słabym krajem. Wiadomo było, że Niemcy natychmiast zaczną od niszczenia Polski. No bo to było tuż za granicą, prawda, blisko. Można było
mnóstwo rzeczy zdobyć na nas. A myśmy wierzyli w to, że sobie damy radę, że Niemcy nam nic nie zrobią. Słynne było powiedzenie, że guzika nie oddamy, prawda? Ale okazało się, że musimy znacznie więcej oddać. No i wtedy młodzież garnęła się do wojska. Wojsko było jeszcze właściwie słabo zorganizowane. To znaczy cały szereg osób i dorosłych, bo przecież było dużo mężczyzn, którzy przeszli różne ćwiczenia wojskowe i chcieli jakoś włączyć się do swoich oddziałów. I nie było możliwości. Nie mogli trafić. Nie wiedzieli, w którą stronę iść. W Warszawie jeszcze prezydent miasta powiedział, że młodzież ma wyjść z Warszawy, bo się bał, że tutaj Niemcy i miasto zniszczą i tych młodych ludzi. W związku z tym się bardzo dużo osób wywędrowało na wschód. Dopiero później znów zaczęli się zbierać i wracać z powrotem do Warszawy. No i potem się zaczęła konspiracja. Muszę powiedzieć, że dosyć właściwie szybko, bo były grupy ze sobą bardzo związane. Na przykład właśnie z grupy harcerskie. Drużyna to już była jakaś więź, prawda, ze sobą się znali. Czasami wiedzieli nawet, gdzie kto mieszka, a czasami nie, ale rodzice już wiedzieli, że ta młodzież ma swoje towarzystwo gdzieś. No i nasza zaczęła się potem właśnie wojna, potem powstanie i to wszystko w tym wszystkim. No młodzi ludzie brali udział czynny. Zresztą chyba zawsze tak jest, że młodzi ludzie nie ociągają się, tylko idą do roboty. Może jakieś konkretne pytania macie? No tak, bo proszę panią, miała pani 13 lat, jeżeli... Słucham. Bo miała pani 13 lat, jak Hitler doszedł do władzy w Niemczech. Tak. Tak. I czy wtedy już w innych krajach oni się martwili właśnie o to, czy wybuchnie ta wojna? Czy właśnie to dopiero było tam w latach tak 38, czy... Więc muszę ci powiedzieć, że na samym początku to my, to znaczy wtedy młodzież, cieszyliśmy się, że będzie wojna, że na pewno sobie damy radę, że Niemcy nie są aż tak silne, żeby nam przemogły i cieszyliśmy się, że pokażemy, co Polska znaczy. To nie była prawda. Nie była prawda, byśmy przecież Polacy nie mieli wtedy ani takich armat, ani czołgów, ani tej po prostu tej strony technicznej, to znaczy tych różnych broni, które Niemcy posiadali. A Polacy musieli, w czasie wojny to zaczęło się wyrabiać u nas broń, prawda, te butelki, co się, prawda, że mówiliśmy, to zamiast granatów to butelki, no oczywiście, bo butelki były napełniane, powiedzmy sobie, benzyną i rzucane, jak się rozbijały, to się zapalała ta benzyna i no i to no była broń jakaś, była walka. Czy jest coś, co...
pani najbardziej utkwiło?